Dzień dobry Państwu. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Jest tutaj, proszę bardzo, tak wygląda w gmach. Tutaj mamy bolid, który, no to chyba jeździ na Energa się reklamuje, ale to jest bolid chyba jazdy po lodzie raczej. Idziemy dalej. Akademickie Targi Pracy 23-10 będą. Zapraszamy. A tu idziemy w tą stronę. Zobaczyć co się dzieje. Co się dzieje przed Akademią. No tam na sygnale przyjechał radiowóz Straży Miejskiej, jak widać. Stąd widać już. Proszę bardzo. No cóż, a tam robią strażnicy jakieś interwencje. Interwencje, które powodują, że mieszkańcy płacą mandaty. Miejsca bezpłatne parkingowe, można wjechać od Grunwaldzkiej. No tutaj sobie zaparkowali też. No i proszę bardzo. I już im się sypie mandaty. Bo tego w Gdańsku jest Straż Miejska. Żeby mandaty dawać obywatelom i zakładać szczęki na koła. To strażnicy najbardziej potrafią. Tutaj panie są zdegustowane, jak widać, nie mogą odjechać. No proszę bardzo, tak to wygląda. Działania Straży Miejskiej w Gdańsku są widoczne. Oczywiście mandatu trzeba dużo dawać, bo pan prezydent na kampanię wyborczą potrzebuje Gdańska. Proszę pana, ja nagrywam, jestem dziennikarzem, ja wiem co robię. Ja robię reportaż. Ale was nie pokazuję. Was nie pokazuję. Ja was nie pokazuję. Proszę panią, ja legitymuję panią i pani robi swoje. Ja robię swoje, jestem dziennikarzem. Reportaż robię. Proszę mi nie mówić, co ja mam robić. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co się dzieje, panie strażniku? Szczęki zakładają. To jest taka praca Straży Miejskiej. Zakładać szczęki. No i po prostu utrudniać życie mieszkańcom Gdańska. To jest rola Straży Miejskiej. Strażnik za nie mówił, nic nie chce powiedzieć. Widzimy, co tu się dzieje. Tu też stoją samochody. Po tej stronie mogą stać, po tamtej nie mogą stać. Bo szczęki trzeba zakładać. Straż Miejska. Pracuje. Od rana. Dzisiaj mamy sobotę. Cisza wyborcza. Więc widać, jak Straż Miejska pracuje. Zakłada szczęki, zdejmuje szczęki. Szczęki dwa. Jak w tym filmie o szczękach. No, poważna operacja. Założyć szczękę, a potem zdjąć szczękę. To taka praca, no. Oczywiście tu jest bardzo duży ruch i tutaj samochody przeszkadzają. W tym, jak stoją tutaj pod krzakami. Chodnik też jest niechodliwy, bo chodnik jest cały w liściach zasypany, więc i tutaj nie da się nawet tym chodnikiem chodzić, więc ja nie wiem, jaki powód zakładania tych szczęk. Zaraz zobaczymy z przodu, czy jest zakaz zatrzymywania, czy jest zakaz zatrzymywania i postoju. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński. Proszę mi robić zdjęcie. Proszę pana, bardzo dobrze, niech pan robi. Ja jestem dziennikarzem, a wiem co robię. Niech pan nagrywa. Idziemy patrzeć, czy jest zakaz zatrzymywania i postoju w tym miejscu. No nie ma takiego znaku. Nie widać, jest zakaz skrętu w prawo. A jest, zakaz zatrzymywania, jest. Czyli przepisowo zakłożyli szczęki. Zakaz zatrzymywania, znak jest. W tym momencie no, Straż Miejska prawidłowo nakłada szczęki. Tylko logika mówi, że tutaj ten chodnik jest niechodliwy nawet. Nie ma dochodzenia możliwości. Ale szczęki są założone. Idziemy dalej. Wszyscy się chowają.
No ale strażnicy są na służbie i mogą być filmowani. Takie jest prawo. Straż Miejska Gdańska. No czy ona jest potrzebna? No wyborcy się wypowiedzą pewnie. Jutro dzień wyborów. Niektóre komitety zgłosiły, że nie chcą Straży Miejskiej zlikwidować, co? No wiadomo, straż potrzebna, no. Mandaty muszą być. No, odjechało jeden. Pomorska Telewizja Narodowa w internecie, proszę patrzeć. Tam będzie. Na jakiej stronie? Pomorska Telewizja Narodowa, powtarzam. Neon24.pl też. Tam będzie. Spokojnej służby. To wasz redaktor Sławomir Ziębiński, Pomorska Telewizja Narodowa z Gdańska dla was specjalnie.